No i następne śniadanko dla kurek zrobione. O, tu jest wszystko. Oczywiście mądralińscy powiedzą, że to jest źle, że niedobrze, ale moje kurki się niosą i są szczęśliwe, właśnie je słychać. Tak. Ładuje bunia. Te dźwięki to są najfajniejsze, bunia. No nie? Tak, zadowolenie. Uciekajcie mi stąd, uciekajcie. Już, już. Uciekaj, bierz tą wodę. To sypnij kogucikom może. Kurką, kogucikom coś. Znowu te lekkorny brudne, takie, że szok. To kurki są takie brudzące. Dobra, teraz czarne daję. No. Ale kurki umią trzymać porządek, nie? Tak. O, lekorny już poprzylatywały tutaj. Tam jakbyście nie miały. Tą siatkę trzeba będzie tu usprawnić. Dobra, zobaczymy maluszki. Zresztą mi muszę dać. Nasze małe wodomory. No zobaczymy. No chodźcie, perełeczki, chodźcie, chodźcie. Chodźcie tutaj. No tutaj trzeba będzie sprzątnąć jutro. No. Są urodniki jedne. No, w tym zimno trochę jeszcze. Ale rosną ty. Rosną, rosną. Zobacz, jakie już ładne. Te jarzębiaty jakie duże są. A gdzie jest mój ulubieniec? Jest tutaj. O, jest, pokaż go. To jest ten. O. Najpiękniejszy kogucik. A wy co? Chore jesteście? Co, nie macie zamiaru przeżyć? Tak, mam wątpliwości, czy... To jest kogucik? To jest kogucik. No dobra, no może. No. No i cóż, dzień jak co dzień z kurkami. Cieszymy się ze wszystkiego, co tutaj się u nas dzieje. Jakie zwierzęta są wszystkie drogie. O, tam jest Ajancema, nie młody kogut. Na razie trzymamy je razem. Dopiero jak tamte rosy będą, znaczy rosy, te tamte nioski będą przerzedzone, no to dopiero je się przełoży, ale to gdzieś za miesiąc dopiero. Tak, i będziemy rozdzielać stada wtedy. Ale już nowe, są nowe te piskaczki, jajeczka w inkubatorze. I za no, 3 tygodnie będą się nam kluć następne. No dzisiaj będziemy sprawdzać zalążki, bo to dzisiaj 7 dzień jest. A i tam jest konkurs też na tym o kozach, bo Stefcia będzie nam się rodziła, znaczy będzie rodziła lada dzień. Przewidziane jest na niedzielę. Na niedzielę jest przewidziane, nie? Ale już zaglądamy do niej cały czas. Także zapraszam, bo będziemy to relacjonować. Nie wiem, tutaj, bo mam internet tutaj zamontowany. O, tutaj jest nad kurnikiem. I tutaj mamy zasięg internetu, ale w koziarni nie mamy. Ja nie wiem, czego nie przeniosę i nie zrobimy relacji na żywo. Normalnie live'a.
Ja tak nie umiem za bardzo tego robić wszystkiego, ale byśmy wzięli komputer i niech sobie to leci. My tu w tej koziarni będziemy, nie wiem, jakby będzie to cały dzień, całą noc i będzie to puszczone. No ale fajnie, będzie można sobie to obejrzeć. Dla mnie to też będzie jakaś tam nowość i dla niektórych z Was tak samo, tak? Wykot kuzek. No ile będzie kuzek? Tam właśnie jest, trzeba się cofnąć na moje filmiki. Ten filmik był wczoraj puszczany i tam jest konkurs, ile będzie kuzek. I można tam sobie wystawić swoją opinię i jakaś tam nagroda zawsze do Was trafi. Jak ktoś wygra, tutaj akurat w tym konkursie nie ma nagród pocieszenia, tylko osoby te, które trafią, ile będzie kuzek, jedna, dwie lub trzy. Jeden mi napisał 14, tak? No ale to chyba sobie zażartował po prostu. No, ale zobaczcie, jak mu tam. Przystojniak. Ale on wielki, a jak się świeci pięknie, tak? No to jest efekt czego? Jak tam mi piszą, kilka osób się uparło na mnie po prostu i na Facebooku i piszą mi po prostu, że ach, nie chce mi się gadać. No to jest właśnie efekt złego odżywiania. To jest właśnie efekt złego odżywiania, że mamy codziennie po 25-30 jajek na 50 kurek. Dobra, dzięki, na razie.